Grażyna Staniszewska zagrała Danusię Jurandównę w filmie Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. To właśnie ta rola przyniosła jej największą popularność i sprawiła, że widzowie pamiętają ją do dziś. Niewiarygodne, jak po latach wygląda grupa aktorki. Grażyna Staniszewska podczas swojej kariery aktorskiej największa popularność zdobyła, dzięki roli w filmie Krzyżacy. Niestety paradoksalnie, to właśnie ta rola przekreśliła jej karierę, która zapowiadała się świetnie. Aktorka zmarła 4 marca 2018 roku. Niewiarygodne, jak teraz wygląda jej grób. Grażyna Staniszewska zdobyła popularność dzięki roli w filmie Krzyżacy. Jak po latach wygląda jej grób? Grażyna Staniszewska urodziła się 23 lipca 1936 w Łodzi. W 1960 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Na profesjonalnej scenie zadebiutowała w październiku tego samego roku. Później występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jej najbardziej znaną rolą, a jednocześnie przekleństwem była postać Danusi w Krzyżakach. Aktorka miała wrodzony talent, zanim ukończyła studia, udało jej się zagrać w 5 filmach, jak M. Inne Popiół i Diament Wajdy czy Krzyż Walecznych Kudza. O rolę Danusi w filmie Krzyżacy nawet nie musiała się szczególnie ubiegać. To do niej się zgłoszono w tej sprawie. Aleksander Ford poszukiwał nowych oraz mało opatrzonych twarzy. Danusia musiała mieć jakąś twarz, czyjąś sylwetkę. Użyczyłam jej swojej, i na tym właściwie kończył się mój aktorski wkład, mówiła aktorka. Mimo niewielkich trudności, praca na planie przebiegała jej dość łatwo. Ostatecznie film okazał się ogromnym przebojem. Do dziś miały go obejrzeć 33 miliony widzów. Niestety dla aktorów film okazał się przekleństwem. Oczekiwali świetlanej kariery, tymczasem drzwi do niej zostały zamknięte. Wydawało się po premierze Krzyżaków, że świat legł u naszych stóp. Lecz, jak to się często zdarza w aktorskim życiu, olbrzymia popularność obróciła się przeciw nam. Trudno uwierzyć, ale po filmie Forda nie dostałem już naprawdę interesującej roli. Podobnie było z Grażyną, wspominał filmowy Zbyszko z Bogdańca, czyli Mieczysław Kalenik. Władze Wuhan biją na alarm. Sytuacja z początku pandemii się powtarza. Grażyna Staniszewska po tej roli została nieco zapomniana przez wielki świat aktorski. Występowała już głównie w teatrze oraz zajęła się wychowaniem dzieci.
Zmarła 4 marca 2018 roku i została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W serwisie YouTube pojawił się film, w którym udokumentowano, jak obecnie wygląda jej grób. Mimo tego, że była wielką i docenioną aktorką, jej nagrobek prezentuje się wyjątkowo skromnie. Źródło: YouTube, niezapomniani źródło, YouTube, Interia, Wikipedia.